Zaczynamy, panowie. Od nowa Polska Ludowa. Zaczynamy karmienie. Także nie miejcie mi za złe, że ja tutaj na razie na wstępie nic nie pokazuję. Ale mi, słuchajcie, też nikt nie pokazał. Także ja jestem pewny, jeżeli chodzi o hodowlę. Proszę bardzo. Zaczyna się karmienie. Dzisiaj co prawda jestem bez syna. Przebiega to samemu. Tak to ma wyglądać. Głębie mają jeść. Jak nie jedzą, to znakiem tego, że są chore. Zobaczcie. Proszę, do siebie. Do siebie. Nie ma, że boli. Słuchajcie, każdy czeka na swoją miseczkę. Film trochę długo będzie trwał, bo jestem dzisiaj sam. Bez syna. Ale chodzi o to, żeby wam pokazać. Tak, stoi miska. I każdy ma czekać na swoją daweczkę. O, tak ma to wyglądać. Tak ma właśnie to wyglądać. Słuchajcie. Bo to wszystko w Polsce to dopiero raczkuje. Oni jak oglądają te filmiki na zachodzie. Słuchajcie, te pojniki zielone. Jakieś papiery. Kurwa, brudne gołębiki. To oni śmieją się z nas, Polaków. A my musimy zadbać o to, żeby te nasze gołębie uzyskały naprawdę dobrą sławę. Bo u nich, kurwa, lot na lodowy 500 km to już jest uznany jako narodowy. A u nas, słuchajcie, w planie lotowym gołębi starych jest kilka 500-tek i oni nas nie uznają. O, tak ma to wyglądać. O, właśnie tak. I pora to zmienić. Pora to zmienić. O, proszę bardzo. Tak ma właśnie wyglądać dobry gołąb. Bawić się z nim, kurwa, za miskę, a on ma podnosić skrzydła, bronić talerza, żeby mu nie zabrać schabowego. Wcale to nie wymaga nie wiadomo ile czasu, bo więcej czasu spędzacie, kurwa, przed telewizorem, oglądając dziadostwo, co nic nie wnosi, słuchajcie, do waszego życia. Jakieś pandemie, kurwa, kondora wirusy, tego nie ma. Jak ktoś ma dobrze ułożone w głowie, to nie ma żadnych wirusów, tylko trzeba mieć dobrze poukładane w głowie. Słuchajcie, o, proszę. Do siebie. Nie ma. Nie ma, że boli. On musi trafić. Bo inaczej jest kara. Kara boska. Słuchajcie. To jest tak jak... z rządem. Jeżeli jesteś dobrym trenerem, to tak jak rząd, musisz mocno trzymać za ryj. Jak mocno trzymasz za ryj, to wtedy to wszystko się słucha. W innym wypadku zapomnij o hodowli, nie jesteś hodowcą, tylko jesteś miłośnikiem gołębi.
nie hodowcą, jeszcze raz powtarzam, tylko miłośnikiem gołębi. O, proszę uprzejmie. Film będzie trochę długo trwał, bo jestem sam. Także to wszystko trochę potrwa, ale chcę to nagrać, żeby nie było gadki, że tam coś przygotowywane. Oni muszą mówić. Jak on mówi do ciebie, to znakiem tego, że przemawia, daj mi żyć. Daj mi żyć, chłopie. O! Co? 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 Kurwa, miskę zwalił. No. Idziemy dalej. Słuchajcie. O, proszę bardzo. Dzisiaj może troszeczkę jestem mniej, że tak powiem, nakręcony, ale to wszystko przez hodowców. Słuchajcie, bo tak naprawdę hodowla to właśnie opiera się na tym, że hodowca musi być nakręcony, musi czuć, musi to wszystko czuć. Nie ma zmian. Wszystko robimy co dzień to samo. I on musi się poddać. Jak się nie poddaje, to znakiem tego, że on nie ma rozumu. Nie ma rozumu. To jest tak zwany głupek. To jest dziaduś, kochany. Poczekaj, dziadek. Wszystko przyjdzie, pora i na ciebie. Powolutku. Proszę bardzo. Jest. Kochany. To jest Rudy Van Recht. Linia Pitbull. Słuchajcie. Oryginalne ptaki. Jak ktoś weźmie od dobrego hodowcy gołębie, to one są od razu ułożone. Ja też zaczynałem od różnych gołębi, ale w tamtym roku, w poprzednim, że tak powiem, nabyłem ptaki od dobrych hodowców. Nie mogę tu zapomnieć o Krzysztofie Szkolnym, którego bardzo pozdrawiam. Dominik Polarski. Też dobre gołębie. I Mariusz Ankus. Jeżeli ktoś jest dobry i w miarę próbuje ci przekazać swoją wiedzę, jeżeli chodzi o hodowlę, to warto od niego nabyć gołębie. Chociaż muszę wam powiedzieć, że dzwoniąc po całym sezonie do każdego z nich, po sezonie, zaznaczam, po sezonie, nie przed sezonem, każdy odpowiedział mi: słuchaj, ty i tak jesteś dobrym szpecem, także ci wiele nie trzeba było podpowiadać, bo i tak zrobiłeś co należy. Słuchajcie, to jest tak jak Artur Pawelec powiedział, to jest ewenement na skalę kraju.
Nie wiem, czy to się udało, czy się nie udało, ale ja sporo pracy w to wkładam. Słuchajcie, to są samice i każdy czeka, musi mnie witać. Jeżeli gołębi nie witają hodowcy, to znakiem tego, że to jest nie tak. Słucham. Proszę bardzo. Ale to trzeba się z nimi obchodzić, odpowiednio obchodzić. Tu jest samiczka po najlepszej samicy w klasie F, jeżeli chodzi o gołębie Krzysztofa Szkolnego. Gołąb lotowany po całym programie. Przechodzimy dalej. I znowu to samo. Słuchajcie, i później jak wam ktoś mówi, że chce gołębie wasze na aukcję, a wy nie jesteście w stanie ocenić swoich gołębi, to bardzo mi przykro, ale to świadczy tylko o hodowcach. Bo opieka 365 dni w roku, policzy sobie nawet sam ten czas. Już nie mówiąc o zakupie materiału, a jak ktoś chce kupić gołębia za 50 czy 100 zł, to dziękuję uprzejmie. Dziękuję uprzejmie. To chyba on nie wie, ile worek karmy kosztuje. Zobaczcie. Samice. Dzisiaj jestem trochę bardziej wyluzowany. Tak jak napisaliście, że za dużo wulgaryzmów. Tak dzisiaj zmieniłem system. Samiczki jedzą. Jakikolwiek, który gołąb, który nie schodzi do karmienia, wiadomo, że jest chory. Ale jest czas na jakiekolwiek kuracje. Czyli pierwsza podstawowa rzecz to jest odrobaczenie gołębi. Kokcydia. Salmonella. Szczepienie gołębi. Ja już gołębie mam przygotowane do lęgów. Także u mnie wygląda to pokrótce tak. Słuchajcie, wszystko je. Wszystkie są półeczki puste. Nie ma śpiochów. Wchodzimy do samczyków. Tu jest zawsze taki jeden, który jest niecierpliwy. On chce pierwszy dostać. Każdego z osobna trzeba go poznać. Słuchajcie, trzeba go poznać. Proszę uprzejmie, jest, nie bój się. Nie bój się, jest. I postępujemy kolejno z każdym tak samo. O. O. Proszę bardzo.
Karmienie to nie polega na tym, żeby, słuchajcie, nawalić pełne karmiki ziarna. Powiem wam to, co wam nigdy nikt nie powiedział. Trzeba ich karmić 4 razy systematycznie. One mają wszystko zjeść. Tak ma to właśnie wyglądać, że wszystko pilnuje swojej celi. Wchodzimy do następnej i jest to samo. Ten widzę, że nie trafił do siebie. Ale zaraz go zaprosimy. Zaraz go zaprosimy, słuchajcie, za pomocą pałki. No, proszę bardzo. Właś. Właś i czekaj. O. Może jakbym miał kamerkę usytuowaną na głowie, może by była inna jakość, ale mówię, jestem w tym nowicjuszem, także dopiero zaczynam. Wszystko zobaczymy, jak będzie się kanał rozwijał. Wszystko zależy od hodowców. A to, że pierwsze filmy byłem tam nakręcony, to jest mało istotne, bo ja chcę pokazać, jaka jest prawda i jaka jest rzeczywistość, a nie tam, że każdy bierze, słuchajcie, gołębia w rękę i te skrzydło i to wszystko, a tak naprawdę syf w gołębniku. To znakiem tego, że za dużo oglądacie, a za mało robicie. Szpachelka w rękę. Jedna moja rada. Ale wszystko przyjdzie z czasem. Także nie ma co się zrażać. Słuchajcie, żaden mistrz belgijski czy tam holenderski nie pokaże wam tego, bo to jest jego wielka tajemnica. A na kolejne, słuchajcie, odkrycia jest czas. Tak jak powiedziałem, jeżeli zasięgi będą duże, pokażemy co potrafimy. Proszę, następny przedział. Wszystko przygotowane do obiadu, bo kolacja, słuchajcie, tak jak powiedziałem, kolacja dopiero kończy się 22. To nie ma tam, że raz nawalisz jak dla kur czy dla świń prowitu i koniec.
On musi za każdym razem jeść. Tu jest, słuchajcie, dobry ptak. Co prawda z tego roku, ale to jest, słuchajcie, syn córki Werkamena, Elektro. Tak. Tak to właśnie ma wyglądać. Pierwszy raz, no może nie pierwszy, drugi mają styczność z kamerą, także cokolwiek trzymam w ręku, to wiadomo, że gołębie się płoszą, bo to jest tylko stworzenie, to też ma swój mózg, także to trzeba uszanować, słuchajcie. Wchodzimy do przedziału i już chłopaki szanują moją pracę i każdy cierpliwie czeka. No. Słuchajcie, nie chcę się za bardzo nakręcać, żeby nie urazić dużej rzeszy hodowców. Ale na wszystko przyjdzie pora. Bo tam ludzie wystawiają gołębie za parę groszy, za worek karmy. Gołębie późne, młode, listopad mamy, a oni jeszcze gołębie chowają. Moja rada jest taka. Chłopie, jak nie masz na worek karmy, to nie hoduj gołębi w listopadzie. Tylko rozdziel samce od samic i se dupy nie zawracaj. A nie na siłę prowadzić sprzedaż. Koledzy, jest po karmieniu wstępnym, a tak jak mówiłem, przy gołębiach chodzimy długo. Pozdrawiam wszystkich hodowców i proszę o wyrozumiałość.